Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Pisze nam święty Paweł w swoim liście do Rzymian. Dzisiaj kilka słów na ten temat i nie tylko. Zapraszam. Gloria mania patri, comparsit gloria nato. Dzisiaj kolejny materiał omawiający list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Poprzednie są zebrane w playliście List do Rzymian. Zapraszam do zapoznania się z nią. Tymczasem przechodzimy do kolejnego rozdziału, rozdział 6. Chrzest to śmierć grzechowi. Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska była pełniejsza? Żadną miarą. Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do jego śmierci zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Bardzo ciekawa myśl, właściwa dla świętego Pawła. Umieramy razem z Panem Jezusem, tak jak On umarł za nasze grzechy, tak my mamy umrzeć dla grzesznego życia, po to, żeby z Nim zmartwychwstać do nowego życia dla Boga, tak jak skutkiem z męki Pana Jezusa jest oczyszczenie nas z grzechów i Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba, czego, co może być takim obrazem tego naszego nowego żywota, życia w niebie, życia po Bożemu, życia już po śmierci dla grzechu, tylko dla Boga. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z nim współukrzyżowany, po to byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Widzimy, jak bardzo ważne jest to odkupienie dla świętego Pawła. Wcześniej to jest dawny człowiek, to jest stary człowiek. Tu po odkupieniu to jest zupełnie nowy człowiek w związku z tym. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Tutaj przy okazji niejako ważna myśl, to znaczy po zmartwychwstaniu, to zmartwychwstałe ciało już nie jest zdolne do tego, żeby umrzeć. Bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tutaj widzimy, jak to ogólne stwierdzenie można również odnieść do wszystkich wierzących, którzy mają umrzeć dla grzechu i żyć dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy za śmierci przeszli do życia i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Ta myśl dla świętego Pawła bardzo ważna, a dla nas być może nie od razu oczywista, że mamy nie poddawać się pod grzech, dlatego że jesteśmy poddani nie prawu, lecz łasce. Święty Paweł oczywiście nieustannie zmaga się z tym, czym żył wcześniej, z prawem Starego Testamentu i cały czas ta myśl jest dla niego bardzo istotna, to będziemy jeszcze widzieli, że prawo nie jest w stanie człowieka odkupić i że może łatwo nawet stanowić swego rodzaju, może nie motywację, ale okazję do grzechu. To będziemy za chwilę widzieli. Czymś zupełnie innym jest łaska. Tutaj według świętego Pawła ona jest skuteczna. Ten, kto żyje już zgodnie z łaską, jest już w stanie nie żyć pod grzechem, pod władzą grzechu. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Czyż nie wiecie, że jeżeli wydajecie samych siebie jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. A więc dwa rodzaje niewolnictwa, niewolnictwo wobec grzechu albo wobec sprawiedliwości, czy też niewolnictwo posłuszeństwa, które wiedzie do sprawiedliwości.
tak to jest dokładnie napisane. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu was poddano. A uwolnieni od grzechu, oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Ze względu na przerodzoną waszą słabość, posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków. Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajecie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. Tutaj ta bardzo ważna myśl o niewolnictwie, znowu być może nie aż tak bardzo oczywista, choć pewnie do niej trochę nawykliśmy, ale jej głębia być może nam umyka. Otóż pamiętajmy o tym, że jesteśmy tak stworzeni, żeby rozum, wyższa władza decyzyjna, decydował w naszym życiu, co mamy zrobić. To rozum rozpoznaje, co jest prawdziwe, rozpoznaje również, co jest dobre i później wola pożąda tego, co zostało rozpoznane jako dobre. Za każdym razem, gdy człowiek pozwala, żeby jakieś emocje nim sterowały, staje się zależny. Jest to niegodne człowieka, jest to niegodne rozumu, istoty rozumnej. Człowiek powinien, ze względu na to, że ma tą wyższą władzę decyzyjną, powinien jej używać, żeby tą decyzję podjąć. Jeśli jakiś rozum ślepo podąża za uczuciami, faktycznie staje się takim niewolnikiem. Także takim niewolnikiem być nie możemy, takim niewolnikiem zniewolonym przez emocje, przez zmysły. Natomiast, bo oczywiście zmysły naturalnie prowadzą do emocji, natomiast mamy być tymi niewolnikami sprawiedliwości. Któż to jest niewolnik sprawiedliwości? Jakże pięknie to się kłóci z tymi współczesnymi mrzonkami, o, również w kościele katolickim, o tej takiej nieograniczonej, nieskończonej godności człowieka. Święty Paweł mówi, masz być niewolnikiem sprawiedliwości. Co to znaczy? Rozum rozpoznaje, co jest sprawiedliwe i poddaje się pod to, tak? Staje się w tym sensie takim niewolnikiem. Jest to jedyne, co jest godne człowieka. Jest to najwyższa forma wolności, jaką możemy posiadać, bo jest to faktycznie podążanie za tą najwyższą władzą decyzyjną. Jest to najbardziej wolna rzecz, jaką możemy zrobić. Dużo bardziej niewolnym jest człowiek, który poddaje się w niewolę grzechu, bo tam faktycznie poddaje się pod coś niższego od siebie. Natomiast ta niewola wobec sprawiedliwości, tam poddajemy się zgodnie z porządkiem, pod mocną ręką, rękę Bożą. Bóg decyduje, co jest dobre, sprawiedliwe dla nas i my się pod to poddajemy, pokonując różnego rodzaju emocje, popędy, które nas do różnych rzeczy popychają i rozumem kierunkujemy się, ukierunkujemy całe nasze życie na to, co jest prawdziwe i dobre. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tutaj może być nieoczywiste, dlaczego końcem tych rzeczy jest śmierć. Czy tutaj chodzi po prostu o zwykłą śmierć, czy może raczej o tą śmierć drugą, o której mówi Apokalipsa, czyli tą śmierć wieczną, to wieczne potępienie. Nawet ten sposób mówienia śmierć wieczna jest taki dla nas dosyć naturalny i od razu to rozumiemy. I tutaj najprawdopodobniej ta śmierć doczesna jest takim obrazem właśnie dla tejże śmierci wiecznej, dla wiecznego potępienia. Tak kończy się rozdział 6, teraz rozdział 7. Na wzór zależności małżeńskiej, a jeszcze bardziej na górze jest to podpisane uwolnienie od prawa. Będzie motyw dla świętego Pawła absolutnie kluczowy. Czyż nie jest wam wiadomo, bracia, mówią przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje. Podobnie też i kobieta zamężna związana jest na mocy prawa ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną.
Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z Nim, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy, życie cielesne, grzeszne, namiętności wzbudzone przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy dla tego, co trzymało nas w jarzmie, tak że możemy pełnić służbę w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Czyli co, prawo przestało nas obowiązywać, czyli teraz możemy robić wszystko, co chcemy, no właśnie z tym będzie święty Paweł się zmagał. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Tutaj jeśli weźmiemy to prawo w sensie takim naprawdę szerokim, to wtedy myślę, że będzie ten tekst bardziej zrozumiały, bo oczywiście prawo w języku świętego Pawła to jest przede wszystkim prawo Starego Testamentu, ale możemy tutaj również to prawo rozumieć właśnie w sensie szerokim jako całe prawo Boże, również jako ten element prawa naturalnego, tego prawa, które rozumem rozpoznajemy, co jest dobre dla człowieka, dla jednostki, dla społeczeństwa, rozpoznajemy, co jest dobre, co robić powinniśmy, a czego robić nam nie wolno. Myślę, że tak trochę przez analogię ten aspekt też można tutaj widzieć, bo oczywiście poganin, który nie zna prawa mojżeszowego, również dostrzega właśnie prawo moralne. Też w jakimś tam stopniu jest tego uczony przez swoich przodków, czy przez swoich rodziców, czy jakichś tam starszych w wiosce. Natomiast no oczywiście tam są też błędy i tak dalej, i tak dalej. Co do zasady, rozumiemy, że faktycznie prawo, choć samo w sobie jest dobre, to może łatwo stanowić zachętę do tego, żeby zrobić coś złego. Dobrze to znamy tak naprawdę. Przecież wiemy dobrze, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Doskonale wiemy, że najlepszą metodą do tego, żeby uczynić coś niezwykle atrakcyjnym w oczach dziecka, jest mu tego zakazać. To jest dosyć dla nas naturalne. Z przekazania tego, czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelkie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. To w sensie ścisłym obowiązuje tam, gdzie naprawdę zupełnie nie ma prawa, to znaczy na przykład w świecie zwierzęcym, gdzie zwierzęta nie ma prawa moralnego, czyli takiego, które można w sposób wolny, za którym można w sposób wolny podążać. One podlegają pod prawo instynktów, są poddane swoim instynktom. To nie są wolne w podążaniu za tymi instynktami, po prostu za nimi podążają, więc nie ma tam prawa moralnego, więc nie ma też grzechu, czy też kwestii samej materii. Poddana jest prawom fizykalnym, nie ma tam żadnej wolności, więc nie ma też żadnego grzechu. Gdy człowiek już używa rozumu, no to wtedy siłą rzeczy rozpoznaje już, co jest dobre, a co złe, nawet jeśli prawa jako takiego, powiedzmy, prawa mojżeszowego na przykład nie poznał, no to jednak już jakieś elementy prawa zna. To znaczy nie należy tylko tak rozumieć, że o, jak ktoś to znaczy, że jak ktoś nie poznał prawa mojżeszowego albo katechizmu się nie nauczył, to nie jest w stanie zgrzeszyć. Nie, bo każdy człowiek bardzo szybko rozumem rozpoznaje takie najbardziej podstawowe zasady moralne. Nawet małe dzieci to robią bardzo szybko. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Pamiętamy, że dla świętego Pawła jest tutaj konieczne, żeby wyjaśnić, rozważyć to, jak to, czym żył wcześniej, prawo Starego Testamentu jest niewystarczające. Dlatego to jest dla niego temat bardzo ważny, który będzie nieustannie wracał i dlatego dla niego to jest tak ważne, żeby wskazać, że to prawo właśnie nie wystarcza. Tak doprowadziło do grzechu, a nie do odkupienia. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci żadną miarą. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. To jest bardzo pięknie wyjaśnione. Czy więc przykazanie jest w jakimś sensie złe? No i tego oczywiście święty Paweł powiedzieć nie może. To jest nie przeszłoby mu przez gardło. Nie, jest święte, dobre. A to jak ono mnie może w takim wypadku doprowadzać do śmierci? To grzech jest tak zły, że nawet to, co święte, potrafi wykorzystać, żeby nas do śmierci doprowadzić.
No i teraz być może najciekawszy fragment z tych rozdziałów. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Tutaj w całym fragmencie można by mieć wrażenie, że święty Paweł utożsamia w jakiś sposób ciało z grzesznością, a ducha ze świętością. Tutaj należy to dobrze zrozumieć. Nie oznacza to, że wszystko to, co święte, jest w naszej duszy, a to wszystko to, co nieświęte, jest w ciele. Wszystko zostało zranione grzechem pierworodnym, zarówno dusza, jak i ciało. Wszystko jest stworzone przez Pana Boga, ale zrażone grzechem pierworodnym, skażone grzechem pierworodnym. Natomiast jak najbardziej można, tak jak święty Paweł to robi, ten wyższy element, czyli duszę, traktować właśnie jako obraz tego, co jest w nas wyższe, a ciało jako ten niższy element, jako obraz tego, co ciągnie nas w dół. Pamiętając właśnie o tym, co powiedziałem przed chwilą. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. To jest tak piękne, że święty Paweł to mówi dla wszystkich tych, którzy zmagają się ze swoimi grzechami, słabościami, dla wszystkich tych szczerych ludzi, którzy potrafią się przyznać do tego, że nie czynię tego, co chcę, ale tego, co nienawidzę, to czynię. To jest tak bardzo piękne, tak bardzo wspaniałe. Się przypominają wszyscy ci bohaterowie współcześni, którzy nie są w stanie nawet dopuścić do myśli, że mogliby się w jakiejś sprawie pomylić. Przypomniał się akurat dziwne może przypomnienie i dziwna koneksja. Przypomniał mi się pan Dawkins, który nawet wielki ateistyczny myśliciel, który nawet przyjąć do siebie myśli nie może. Jak mu się zada pytanie, młoda dziewczyna zadaje mu pytanie, a co jeśli pan się myli, to on nie jest w stanie nawet przyjąć tego do wiadomości. Nie jest w stanie w ogóle odpowiedzieć, że jeśli się mylę, to mylę się w najważniejszej kwestii. Ale uważam, że mam rację, bo to i to i to. To jest odpowiedź, jaką zdrowy, normalny człowiek by w takiej sytuacji udzielił. Ale Dawkins wtedy co mówi? Że ty wierzysz tylko dlatego, że tak ci rodzice nauczyli, a mogłabyś wierzyć w tam wylatającego potwora spaghetti. Ty jesteś taka. Nie jest w stanie nawet przyjąć w ogóle do wiadomości, do świadomości, że mógłby się pomylić. Jakże inaczej jest u świętego Pawła. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię to, czego chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to czy tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Oczywiście nie w tym sensie, że człowiek jak popełnia grzech, to później może sobie łatwo powiedzieć, a nie, to nie ja, to grzech. Takie proste to oczywiście nie jest, chyba że tam faktycznie nie ma żadnego udziału woli, bo o tym tutaj mówimy. Nasza natura skażona grzechem pierworodnym ciągnie nas jak najbardziej do rzeczy w sposób nieumiarkowany, niewłaściwy, w ten sposób ciągnie do grzechu i może się zdarzyć, że faktycznie zostanie materialnie popełniony przez nas jakiś grzech, natomiast nie ma formalnie grzechu, dlatego że nie było w tym tak naprawdę mojej woli. Na przykład ktoś ma jakiś bardzo ważny obowiązek do spełnienia, ale był tak zmęczony, że zasnął, siadł sobie, przysiadł gdzieś tam i zasnął i zaniedbał coś wielkiego, coś bardzo poważnego się stało. Materialnie to mogła być nawet materia grzechu ciężkiego, bo być może to było coś naprawdę bardzo poważnego, ale formalnie oczywiście w tym nie ma żadnego grzechu. A więc im mniej jest woli, tym mniej też w jakimś złym uczynku, tym mniej jest też grzechu. Przecież na przykład człowiek, który objada się po prostu z nieumiarkowania w jedzeniu, grzeszy bardziej niż człowiek, który objada się dlatego, że ktoś jakoś bardzo babcia go bardzo mocno naciska na niego, żeby jadł, jedz jeszcze wnusiu, tutaj w ogóle nie dotknąłeś, nie tknąłeś pierogów i tam to jeszcze i to i to i to. Taki grzech nieumiarkowania bez wątpienia będzie lżejszy, bo nie wynika tak bardzo z własnej woli, z podążania z jakimś nieumiarkowaniem, tylko człowiek nie był w stanie powstrzymać się w obliczu tej wielkiej, niepowstrzymanej siły napierających pierogów. Nie wiem, czy słychać śpiewające dzieci. Akurat ćwiczą na chórze jakieś pieśni patriotyczne. Jeśli słychać, to myślę, że będzie stanowiło to atrakcyjne tło dla materiału. Jestem bowiem świadom, że we mnie to jest w moim ciele nie mieszka dobro,
bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. No to jest właśnie grzech pierworodny. Nie czynią bowiem dobra, którego chcę, ale czynią właśnie zło, którego nie chcą. Jeżeli zaś czynią to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę uczynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. No to jest rozum i wola, to pięknie i szlachetnie, że ten rozum i wola faktycznie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym, to też nie jest oczywiste, nie musi tak teoretycznie być. Naturalnie mamy taką skłonność, ale człowiek może tutaj to też wypaczyć. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach, czyli niższe władze duszy, władza pożądawcza i gniewliwa, ta, która pociąga nas do tego, to, co jest przyjemne i odpycha od tego, co jest nieprzyjemne, te emocjonalne władze. Oczywiście one są ślepe, a więc bardzo łatwo mogą nas do grzechu prowadzić. Tutaj święty Paweł mówi o tym, że on dostrzega, że chciałby czynić to dobro na poziomie rozumu i woli, rozumie, chce, ale też te niższe władze ciągną go cały czas w dół. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. I rozdział 8. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg, on to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Czyli tak jak wcześniej, nie dało się pokonać tego dysonansu, nie dało się, prawo nie dawało siły, żeby pokonać to grzeszne ciało, tą upadłą ludzką naturę. Tak teraz, po tym jak grzech został ukrzyżowany wraz, tak możemy powiedzieć, tak, przez śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz jest to już możliwe, jeśli nie postępujemy według ciała, ale według ducha. Czyli teraz możemy zostać odkupieni, oczyszczeni z grzechu, pokonać grzech, nie po prostu w ten sposób, że my to zrobimy, bo zrobił to Pan nasz Jezus Chrystus, ale przepraszam, ale zrobi to On tylko wtedy, jeśli my postępujemy według ducha, a nie według ciała. Czyli my nie możemy sobie odpuścić i nic nie robić, ale jednocześnie to nie my jesteśmy główną przyczyną sprawczą. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. To też taki cytat, który warto współczesnym hierarchom Kościoła często przypominać, gdzie oni z tymi słynnymi ich tekstami w stylu, że każda miłość to miłość, niezależnie jaka. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. No to co to znaczy? Znaczy, że co? Że to można jakoś według ciała żyć i to złe jest? Jeśli nie można Bogu podobać? Dziwne jakoś w kontekście tej ich nowej Ewangelii. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Oj, znowu, to tak przypominam papież Franciszek, który jak zresztą w ogóle cały modernizm, tak, twierdzi, że w sumie to wszystkie religie są w ten czy w inny sposób dobre, tak, bo ostatecznie wszystkie wynikają z tych uczuć religijnych, ostatecznie wszystkie jakieś tam do Boga doprowadzą, to ta niedawna wypowiedź. Być może coś więcej powiem w następnym Pio. Natomiast no, pamiętajmy, co mówi nam Pismo Święte. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jak ktoś nie uznaje Chrystusa, tylko Mahometa i nie uznaje Ewangelii, tylko dżihad, no to wtedy nie ma w sobie ducha Chrystusowego. Skoro zaś Chrystus w nas mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, to bardzo ciekawe i mądre, rozumiemy, tak? Ciało
wprawdzie podlega śmierci, również tym wszystkim cierpieniom ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. Życie wieczne, ale też tutaj życie łaski już w tym życiu. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli żyć będziecie według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć, bo będą ciała, będziecie żyli. Czy to znaczy, że ciałem trzeba gardzić, zadawać śmierć, bo będą ciała? Nie, zadajmy śmierć tym pobędom, które do grzechu prowadzą. To wcale nie jest złe dla ciała, wręcz przeciwnie. To prowadzi ciało jak najbardziej również do rozwoju. Tam, gdzie panujemy nad złymi popędami, tam, gdzie podążamy za rozumem i żyjemy zgodnie z tym, co zostało rozpoznane jako dobre, tam jest to dobre jak najbardziej również dla ciała. W tym sensie właśnie, w jakim Święty Paweł nie mówi o ciele, bo ciało jako Boże stworzenie, to co Święty Paweł pisze, jest dobre dla ciała. Ciało jako symbol tej niższej naszej części, upadłej, zranionej przez grzech, no to oczywiście w tym sensie to dla ciała nie jest dobre, gdy robimy dobrze, no bo wtedy ta grzeszna część nad tym zostaje w jakiś sposób wyrugowana. Rozumiemy, tak jak tutaj Święty Paweł, jak on tutaj to słowo ciało rozumie. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów, który możemy wołać Abba, Ojcze. Zwracam na to uwagę. Otrzymaliście. Znowu przypominam, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi w porządku natury. Nie jest tak, że urodziliście się dziećmi Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, w którym możemy wołać Ojcze. Także to jest piękne. Jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi, tak, ale dzięki tej łasce tego przybrania, dzięki łasce wszczepienia w Chrystusa, staliśmy się uczestnikami boskiej natury, jak to święty Piotr napisze. Ale nie jesteśmy tak po prostu z natury dziećmi Bożymi. Nie jest tak, że wszyscy ludzie z natury są dziećmi Bożymi. Nie. Żeby być dzieckiem Bożym, trzeba być wszczepionym w Chrystusa. Trzeba zostać przybranym za tego syna. To nie jest tylko... Jest ważne słowo przybranie, może kojarzyć się z takim aktem czystoprawnym, to jest więcej niż akt czystoprawny, wszczepienie, dlatego bardziej mi się podoba. Nawiązując też do świętego Pawła, gdzie on o wszczepieniu w Chrystusa mówi w liście do Efezjan, który być może też sobie kiedyś przeczytamy i wam skomentuję. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która się ma w nas objawić. To też bardzo ważne w obliczu tych częstych pytań o cierpienie. Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego akurat tak cierpieć? To też jest ważny element, że no, jesteśmy tak jak dziecko, które siedzi nad pracą domową. Ja już nie mogę. I temu się dziecku faktycznie szczerze wydaje, że tego jest za dużo. Jesteśmy dokładnie tacy sami. Znaczy, nawet tutaj największe cierpienie na ziemi, nawet gdyby ktoś tutaj naprawdę cierpiał straszliwe męki, to w tym momencie, w którym umarł i będąc w stanie łaski uświęcającej staje przed obliczem Boga, to od razu rozumie właśnie to, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Że to wszystko, zapłaciłby to wszystko jeszcze 1000 razy, jeśli miałby znowu trafić do nieba. Wtedy jest to już zupełnie oczywiste. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. To jest bardzo ciekawa myśl. Całe stworzenie, cała natura z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Kto to są ci synowie Boży? No przed chwilą było powiedziane, że to jesteśmy my, ale oczywiście w tej chwili jeszcze właśnie zranieni tym grzechem, nieuporządkowani. Tak jakby stworzenie oczekiwało, aż my staniemy się tym, kim mamy być. Jakaż to jest piękna myśl. Cały świat, całe stworzenie, cały materialny świat oczekuje, aż jego namiestnicy, ludzie, staną się tym, kim mają być, a nie tymi dziadami, którymi jesteśmy w tej chwili, a staniemy się tymi, którymi mamy być, jeśli będziemy jako dzieci Boże żyli i umierali. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Ten nowy świat po zmartwychwstaniu, gdzie to stworzenie ma uczestniczyć w tej chwale wolności i chwale dzieci Bożych. To fascynująca, piękna myśl, w jaki sposób to stworzenie będzie mogło wtedy uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd
jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. To też jest bardzo ciekawa myśl, tak jakby właśnie, jakbyśmy to my się tam rodzili, tak? No bo tak, rodzą się teraz dzieci Boże tutaj, to znaczy trwa ta walka o to, czy będziemy dziećmi Bożymi, czy będziemy niewolnikami grzechu. I to stworzenie, którego mieliśmy być namiestnikami, no i trochę wciąż jesteśmy, ale które musi niejako być spektaklem, być sceną tego spektaklu raczej, i które niejako rodzi nas w bólach rodzenia. Co to znaczy? No w porządku natury oczywiście możemy mówić o tym, że ten świat materialny w jakim stopniu nas wydaje, tak? No rozumiemy, że tylko w porządku ciała w ogóle, nawet w porządku natury dusza musi być stworzona przez Pana Boga, ale jednak to stworzenie tutaj wzdycha w bólach rodzenia, oczekując tej chwały i wolności i dzieci Bożych. Tak jakby właśnie całe stworzenie niejako nas rodziło, przeżywało te bóle rodzenia po to, żebyśmy się objawili dziećmi Bożymi. Oczywiście stworzenie nie może nas uczynić dziećmi Bożymi, ale ma w tym udział, no bo my, będąc częścią tego stworzenia, tą walkę toczymy, więc w jakimś sensie ono toczy wraz z nami. To jest nawet zrozumiałe, tak? Bo jak my coś rozwalimy tutaj na ziemi, no to w jakimś sensie całe stworzenie na tym cierpi, a cierpi dlatego, że rozwaliliśmy dlatego, że jesteśmy głupi, a głupi jesteśmy dlatego, że po grzechu pierworodnym nieszczególnie nasz rozum dobrze działa. To jest bardzo, bardzo ciekawa myśl. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Znowu jakże piękna myśl. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się ustali na wzór obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między Jego braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Mamy tutaj bardzo ciekawy fragment. Czy mamy tutaj predestynację? Tak, mamy tutaj predestynację. Jaką mamy predestynację? No oczywiście mamy tutaj katolicką predestynację. A więc, jaka to jest katolicka predestynacja? Predestynacja do zbawienia, czyli natomiast nie predestynacja do potępienia. Taką predestynację, znaczy obie, do zbawienia i do potępienia, nauczają niektórzy protestanci. Katolicy natomiast mówią, że jest predestynacja do zbawienia, a ten, kto się potępia, robi to całkowicie z własnej złej woli. Co to znaczy? Zbawić może tylko Bóg. Bóg każdemu daje tą łaskę, która jest wystarczająca do zbawienia, ale niektórzy tą łaskę odrzucają i w ten sposób, niektórzy łaskę, którą otrzymują, odrzucają i w ten sposób potępieni zostaną. Natomiast oczywiście Pan Bóg doskonale wie, kto w jaki sposób tą łaskę wykorzysta, jaka ilość tej łaski w jaki sposób zostanie przez człowieka wykorzystana. A więc tak, to Bóg poznał, przeznaczył, aby stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodny między wielu braćmi. To też piękna myśl. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. To Bóg zbawia. To nie człowiek, to nie prawo, to nie nasze uczynki, to Bóg zbawia. Tak, a to człowiek się potępia. Ten, który ma złą wolę i Bożej łaski przyjąć nie chce. Jeśli kogoś temat predestynacji interesuje, to odsyłam do materiału Katolicka Predestynacja, gdzie porównywałem spojrzenie dominikańskie i molinistyczne na kwestię predestynacji. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Czyli teraz święty Paweł przechodzi do Bożego miłosierdzia, do tej miłości Boga. Jeśli Bóg tyle nam dał, to jakże, co może jeszcze nam zaszkodzić? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?
Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Piękna, wspaniała myśl, dobra na zakończenie. Nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, poza nami samymi, chyba że sami taką decyzję podejmiemy, że od tej miłości odłączyć się chcemy albo nie chcemy do tej miłości nigdy dołączyć. Tylko nasza wola. Każdy, kto jest potępiony dlatego, że nie chce przyjąć tej Bożej miłości. Dlatego, że nie chce, nie dlatego, że nie wie, czegoś nie usłyszał, nie zrozumiał. To jest czasami też przerażające w działalności internetowej, gdzie czasami to naprawdę widać, jak ludzie nie chcą wiedzieć, nie chcą zrozumieć. Gdzie wydaje się już być zupełnie oczywiste, że po prostu w tym momencie no, trzeba dostrzec, tak, że to jest tak, a nie inaczej. I jakiś tam kolejny taki wytrych, taki unik, gdzie już widać, że to jest tylko po to, żeby uspokoić swoje własne sumienie. Bo ja nie chcę wiedzieć, nie chcę zrozumieć, nie chcę zmienić swojego życia, nie chcę poddać się pod tą niewolę sprawiedliwości, bo niewola grzechu bardziej mi odpowiada. Jest to przerażające. Ale to jest właśnie ta tajemnica nieprawości, ta tajemnica potępienia człowieka, który nie chce, po prostu nie chce. Jest w tym coś przerażającego, ale z drugiej strony właśnie to wielka, budująca, piękna prawda, którą święty Paweł nam tutaj podaje, że jeśli chcemy służyć Chrystusowi, jeśli Jemu służymy, jeśli przy Nim trwamy, to nikt nie może nas przemocą odciągnąć, żadne cierpienie, prześladowanie, cokolwiek, bo to wszystko zależy od nas. Przynajmniej w tym sensie negatywnym, to znaczy porzucenie Boga możemy zrobić tylko my, zbawienie musi zrobić Bóg. Ale ten element obiektywny przecież już się dokonał, a więc my musimy tylko nie przeszkadzać. Oczywiście nie w tym sensie mamy nie przeszkadzać, że nic nie musimy robić. Tak jak święty Paweł to w tych cytowanych rozdziałach wyjaśniał, jak najbardziej musimy na życie oddać w tą niewolę sprawiedliwości, co oznacza jak najbardziej również uczynki. Jeszcze przyszła mi do głowy pewna reklama, materiał sponsorowany, nie, reklama naszych spektakli. Zachęcam do zapoznania się z naszymi spektaklami, które niedawno opublikowałem na kanale szkolnym Dzieci Agamemnona i Wesele. Spektakle przygotowane przez naszą szkolną młodzież. Natomiast zdecydowanie to nie jest poziom takich po prostu szkolnych teatrzyków. To jest naprawdę dobry poziom tych przedstawień. Bardzo zachęcam do zapoznania się, zobaczenia. Nie każdy musi takie rzeczy lubić, natomiast są to rzeczy bardzo wartościowe. Wesele to wiadomo, to się reklamuje niejako samo przez się. Wyspiański bardzo dobrze portretuje naszą polską mentalność, polskie wady, ale też taki etos. Jest w tym coś naprawdę wielkiego i pięknego. Dzieci Agamemnona, natomiast to sztuka, którą myślę, że warto zareklamować. Opowiada ona z perspektywy dawnego pogańskiego świata o grzechach, przebaczeniu win, sprawiedliwości, zadośćuczynieniu. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Znowu, teatr dużo mocniej działa, gdy ogląda się to na żywo, niż nagranie, ale mimo wszystko zachęcam, żeby zobaczyć. Być może ktoś stwierdzi, a nie, nie chce mi się tak długo oglądać spektaklu, ale myślę, że naprawdę, naprawdę niejednego z Was zainteresuje to, bo faktycznie historia jest bardzo ciekawa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria magna Patri, comparsit gloria nato, Spirit.